Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Drogi do Grand Championa. Dzisiaj zaczynamy z rangi Champion 1, dywizja pierwsza. No i będę miał parę rzeczy też do przegadania. Pierwsza sprawa jest taka, że znalazłem bardzo przyjemny tutaj trening dla ludzi poniżej, myślę, Championa, czy tam Grand Championa. Tutaj macie kod do tego treningu, oczywiście możecie go tak jakby... Oj, nie pokażę wam, gdzie go możecie wpisać, ale pewnie już wszyscy wiecie. A jak nie, to na szybko znajdziecie, albo pokażę to po tym meczu. Mniejsza, zaczynamy z Championa 1, dywizji pierwszej. W ostatnim filmie, który był no już parę dni temu, generalnie zapytałem was w ostatnim odcinku, czy na przykład jeżeli ranga będzie wolna awansowała, to zagrać coś poza odcinkami. Zdecydowana większość z was pisała, żeby... A tutaj w międzyczasie nasz teammate strzela bramkę. Ale zdecydowana większość ludzi pisała, żeby grać wszystko na odcinkach. No więc myślę, że można zrobić coś takiego, że jeżeli ranga będzie rosła jakoś wyjątkowo wolna i nie będę widział sensu, żeby wrzucać aż tyle odcinków z tej samej rangi, to po prostu na drugi kanał bym rzucił parę gierek, ale... Ale jeżeli ranga będzie szybko rosła, to oczywiście wszystkie mecze będą na tym kanale. W razie czego link do drugiego kanału macie w opisie. A tutaj w międzyczasie też nasi teammate'i ładują bramkę za bramką. Naprawdę są gigaczodami. Dobra. Ale pamiętam, że w ostatnim odcinku przewaliłem meczek, co wygrywaliśmy 2-0 na start, dlatego tutaj musi być cały czas pełne skupienie. Oczywiście, jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków, to zapraszam. Playlista pewnie jest w... No nie wiem, na kanale jest playlista, możecie ją łatwo znaleźć. Jakiś tydzień przerwy miałem od nagrywania poprzedniego odcinka, więc zobaczymy, jak tutaj z pamięcią będzie w Rokecie. Dlatego sobie zagrałem tam przez jakieś 5 minut ten trening, co wam pokazałem na początku odcinka. Na ogół na głównym koncie w sumie, nie wiem, już parę miesięcy myślę, nie odpaliłem żadnego treningu, nigdy ich nie używam. Ale tak myślę, że dla ludzi z niższą rangą, czy tam dla mnie tutaj, jak nie umiem nic robić na klawiaturze, to jest to... Fajna sprawa, a tym razem... Dobra, nie ma bramki. To też nie powinno być groźne. Teammate to wybił. Team przeciwnicy już pisali sobie ładny strzał w ogóle. A to nie weszło, także no... Unlucky. A w międzyczasie nasz teammate chyba strzela trzecią bramkę? Nie, dobra. Poleciał na wolno, ale my tutaj dobijemy to i strzelamy na 3-0. Idealnie jeszcze 3.26 do końca, tak żeby przeciwnicy mogli się poddać. Ale jak widzimy, Achno pisze, że nie da FF-a. Okej. Ja sobie tutaj... Może... Ała! Chciałem zrobić kontrę, ale mnie trochę wykopał. Dlatego cofnijmy się do defensywy. Dark tutaj już kopie. Ojeju. Dobra, to może być groźne. Polećmy sobie na backboard. Nasz teammate to powinien mieć. I ogólnie pojawiały się też pytania, jakiś poradnik na rotację. Czy po prostu kiedy podjeżdżać do piłki, kiedy nie. No ale moim zdaniem strasznie ciężkie jest to do zrobienia w formie poradnika. Moim zdaniem dużo lepiej to widać po prostu analizując sobie odcinek. Polecam, jeżeli ktoś tutaj ogląda i chce jakieś porady, to po prostu pooglądać, w jakich sytuacjach jak się zachowuje. No bo tak naprawdę to... To, czy leci ci na jakąś piłkę, zależy od tylu rzeczy, że to jest głowa mała. Zależy to od tego, jak się czujecie Southkiem, jak szybko potraficie podlecieć. Zależy to od pozycji waszych teammate'ów. Zależy to też od waszej rangi, bo na różnej rance przeciwnicy się inaczej zachowują. Na jednej rance przeciwnik jest w stanie zagrać piłkę w dużo lepszy sposób niż na innej, więc tak jakby... No nie ma rady, która... Oh, dobra, obroniłem to jakimś cudem. Ale nie ma takiej rady, jak rotować, żeby tak naprawdę to było adekwatne do każdej rangi. Dlatego no po prostu no polecam sobie tutaj przyuważyć, co ja robię. Najlepiej jakbyście sami już z jakimś czasem... Z czasem gry, zbierając doświadczenie w gierce, będziecie mieli takie doświadczenie, że będziecie wiedzieli, kiedy przeciwnicy raczej nie trafią w piłkę, kiedy będziecie mieli pustą bramkę, gdzie się ustawić, gdzie jechać i tak dalej. No bo aktualnie to po prostu byłby to moim zdaniem poradnik niemalże niemożliwy do zrobienia. Tyle rzeczy od tego zależy, więc... Dobra, mniejsza, lecimy do kolejnego spotkania. A, dobra, zobaczmy jeszcze rangi. Dywizja druga, także nie jest źle. A i na szybko, jeżeli chcecie wpisać kod tego treningu, to wchodzimy w zakładkę trening, własne. I tutaj mamy coś takiego jak wprowadź kod. No i tutaj wystarczy kliknąć. Ja nie mam nic skopiowanego, ale jeżeli będziecie mogli tak jakby albo to przepisać, albo... No pewnie nie skopiuję tego do opisu znając życia. W sensie raczej tego nie skopiuję do opisu, bo zapomnę. Może ktoś napisze w komentarzu ten kod, to go przypnę. Ale już kij z tym, gramy tutaj kolejne spotkanie. Same randomy w lobby, zobaczymy jak pójdzie. Mam nadzieję, że nie będzie żadnego afka ani nic. Oj, dobra. Nie wyszedł mi tutaj half-flip. Przeciwnicy już atakują, to nie będzie groźne, poleci gdzieś tutaj. W sumie było całkiem groźne, jakbym tego nie zblokował. Oni tutaj prawdopodobnie spanikują. Ikej nam podał, nie udało się, w sensie nam przeciwnik zblokował i tracimy bramkę raczej. Czy on to wybił?
No nie mogę, widzieliście to, co się stało. Drugi teammate, w sensie drugi przeciwnik miał pustą bramkę i ten ziomek postanowił z jakiegoś hardkorowego konta wybić piłkę, więc jest jak jest. Ale ostatnio na GC Trójcy też mój teammate stwierdził, że zrobił save'a, to on będzie próbował strzelić zamiast po prostu zostawić piłkę za fejka. No i tak naprawdę powinniśmy przegrywać 0-1. Wygrywamy 1-0, bo przeciwnik postanowił sobie strzelić z takiego konta zamiast zostawić teammate'owi. No powiem wam, że trochę przyfarciliśmy na początku, ale to tylko pokazuje, jakie tutaj rzeczy ludzie robią. Fajnie by było to obronić. Dobra, udało się. Byłem przekonany, że to puszczę. Straszny chaos. Ja sobie tutaj kopnę. Oni to przebili. Ilej Rocket League. Zobaczmy, co tutaj zrobi z powietrza. Dobra, leci. To chyba będzie gol. Wątpię, że będą... O kurde, chyba, że on nie trafi w bramkę po prostu. I tracimy my. No nie. No nie wierzę, że po prostu nie trafił w bramkę w tamtym momencie, a tamci by w życiu tego nie obronili, nawet jakby nie leciało pod poprzeczkę. Jeszcze zaraz po tym kontratak. Dobra, mniejsza. 1-1, powiedzmy, że i tak ten wynik nie jest zły. Mając na uwadze to, co się działo. Dobra, nasz teammate jedzie. Wątpię, że zrobi coś groźnego. Aczkolwiek oni sami zrobią coś groźnego, nie wierzę, że jeszcze to wybili. Dobra, zniszczę go po prostu od tyłu, żeby nie było żadnego zagrożenia i teraz nasz teammate ma piłkę za friko. Tutaj nie ufam naszemu, że to trafi, to zagrajmy do boku. Tutaj znowu nic groźnego. Dobrze jakby ten Elray, czy tam Ilej, zostawił tą piłkę, no nie, i wrzutka. Znowu zagrania z gatunku sabotujmy swój zespół, zostaw to. No nie mogę. Tam poszło tyle słabych zagrań. Jeden teammate dośrodkował i nie, sorry. Jeden wybił piłkę tak jakby i drugi potem to dośrodkował i trzeci nie potrafił tego wybić. Niestety. 1-2. To może być niebezpieczne dla nich. Ja to spróbuję zagrać jakoś na środek, żeby się wylali. Mardin chyba troluje, bo wątpię, żeby ktoś się zachowywał w ten sposób, nie trolując. No... Także jest jak jest. Nie wiem, no wątpię, żeby on tak grał przez to, że nie troluje. Ciężko powiedzieć, jeden nasz teammate już wyszedł. Nie wiem, czy przejść napada i wyklaczować jeszcze ten meczyk. Dobra, nie przychodzę napada, bo... Niech będzie pełna symulacja grania na... Czemu ci teammate są tacy fatalni? Dobra, nie będę go wyzywał, dajmy FF-a i lećmy do kolejnego meczu. No i okej, mamy mecz numer 3, dobrze by było tutaj wygrać. W przeciwnym teamie widzimy sezon 3 Grand Championy. Zobaczymy, czy będą chociaż minimalnie bardziej, nie wiem, jakkolwiek lepsi, czy tam bardziej zorganizowani niż pozostałe osoby w lobby. Ale jak widzimy, nasz teammate już tutaj na samym początku strzela bramkę, także jest wszystko git. Nasz teammate ma 260 pingu, nie mówcie. Mam nadzieję, że to jest jakiś alt. No nie. A to ten Lord w ogóle, co strzelił bramkę. To nie wiem, czy to jest jakiś błąd, że on ma tyle pingu? Może akurat... Jest nauczony grać na takim pingu, całe życie tak pyka. No to sobie sfejkujmy. Podajmy... O, podał nam teammate. Ja sobie fliknę. Lord Emperor, czy tam, jak mu tam było. Jakby się lepiej ustawił, miałby fajną akcję, ale niestety... No, nie ma co oczekiwać jakiegoś super ustawienia. Też Lordzie. Temu chciałbym zasadzać kopa. Dobra, jeden zdemowany. Tutaj podlećmy i 2-0. Udało się trafić, na szczęście przeciwnik zdecydował się zostawić tą piłkę. Oj, tutaj znowu brak followa ze strony teammate'a. To nie ja powinienem followować tę piłkę, tylko nasz teammate'ik. Czy wszyscy wiecie na przykład, w której sytuacji powinniście followować, a w której jechać po boostę jako osoby z tyłu? Bo jeżeli nie, to mogę kiedyś nagrać jakiegoś chociażby shortsa. I tutaj trzecia bramka praktycznie za darmo. No ale mniejsza, mogę nagrać jakiegoś shortsa z szybkim przedstawieniem, kiedy jechać na drużynowych kickoffach tak domyślnie, jeżeli gracie z randomami po boosta, kiedy jechać na follow. No w sumie to by trwało minutę, a widzę, że część osób nie wie. Ale w sumie nie wiem, jak dużo osób nie wie. Dlatego dajcie znać. Tutaj teammate'ik znowu wybija. Ja tutaj sobie wykopię, poczekajmy na ściance. Chociaż nie będzie trzeba, bo przeciwnicy znowu się wylali 4-0. No i się poddali, zobaczymy tutaj, jakie były rangi w lobby i czy odzyska moją drugą dywizję. No, odzyskaliśmy dywizję drugą. No i lećmy prawdopodobnie do ostatniego meczu w odcinku. No i dobra, mamy ostatnie spotkanie na dzisiaj. Ogólnie tutaj wielką zaletą tych lobby, w sensie grania na czempionie, czy tam diamencie, czy platynie jest to, że tutaj w mgnieniu oka naprawdę znajduje mecze.
Nawet nie wiecie, ile minut, czy czasami nawet kilkanaście minut potrafię szukać meczu na głównym koncie, zwłaszcza o tej godzinie, bo teraz nagrywam bardzo wcześnie, chyba około 13. Wcześniej jak na to, jak na serwery gry, bo zwykle ludzie grają wieczorem. I tutaj w mgnieniu oka naprawdę znajdujemy mecze, więc to jest naprawdę super doświadczenie. Ale nie mogę się tak za bardzo przyzwyczaić, bo potem, nie wiem, powrót na główne konto będzie, szukanie meczu 10 minut i nie będę wiedział, czy serwery padły, czy co. Dobra, jedź Gostku, musisz jechać, Shu. Szkoda, że ten zamiast pojechać na farposta, to też tutaj pojechał. On tak jakby powinien pojechać na backboard albo na farposta, no i tracimy bramkę. Jakby nasz teammate normalnie zrotował na farposta, to by miał tą piłkę za darmo tutaj wybitą. I tak jakby nie byłoby tej całej sytuacji. Dlatego jeżeli jesteście na trzecim miejscu, to sobie tam stańcie przy długim słupku, czy też wjeźdźcie na backboarda. Właśnie z długiego słupka. I wtedy unikniecie po prostu takich sytuacji, że... Nie, nie wierzę, że nas fejkował, siu. Dobra, nie będę ukrywał. Pomału zaczynają mnie irytować te miśnięcie teammate'ów czasami. Jeszcze trochę i... Nie wiem. Ale dobra. Nagle się okazało, że tamci nie potrafią zrobić kick-offa i Shuod strzela bramkę. Myślę, że trzeba się przyzwyczaić do tego. Tydzień nie grałem na tym koncie. Trochę odwykłem od standardów. I nie umiem teraz pojechać do tyłu. Naprawdę jestem zdania, że silne nerwy są jedną z najważniejszych rzeczy, jeżeli gracie samemu, na przykład rankedy 3x3, czy tam chociażby 2x2. 2x2 to już pewnie mniej. Tutaj teammate strzela na bramkę też na 2x2, jak już mówimy o tym trybie. Ale ogólnie naprawdę silna psychika, niedenerwowanie się, to będzie naprawdę dużą zaletą ludzi na właśnie czempionie, czy tam rankach niżej, jeżeli gracie samemu. Albo najgorzej to tak się wnerwić od razu. Tutaj co chwilę ktoś robi jakieś durne rzeczy, więc jest się na co wnerwić. Nasz teammate strzela kolejną bramkę i z 0-2 w mgnieniu oka jest 3-2. Niewiarygodne. A trójki to tryb, co powinno się najciężej zdobywać bramki. Czekajcie, bo zaraz padnie kolejna, jak tego nie wybije. Ja sobie poczekam w tym miejscu, bo w razie czego mogę wjechać na backboard, a jak nie, jeżeli będzie groźny strzał po ziemi, to też to obronię. Właśnie to jest ta sytuacja. To było to miejsce, w którym proponuję wam się ustawiać. W tym, pamiętacie, jak straciliśmy pierwszą bramkę, to oczekiwałem, że nasz teammate właśnie tam będzie czekał i w razie czego przykryje backboard, w razie czego będzie też krył ziemię. Mógł też po prostu wjechać na backboard, ale to na czempionie raczej jeszcze takich dobrych aerial nie ma. Wiadomo, że się zdarzy czasami nieco lepszy, ale na ogół nie jest to aż takim zagrożeniem, żeby tak aż tak bardzo skupiać się na backboardzie. Dobra, spróbujmy zdemować się tutaj kogoś, czy tam po prostu przestraszyć. Ziemiak przez to, że nas unikał, nie trafi w piłkę. Ogólnie jest... nie trafiam w boosta. Jest lipa, bo zrobiłem 30 misklików na sekundę. Dobra. Ja tutaj byleby jakoś... O kurde, dostać smoka? Nie, to nie było moje polecenie. Tracimy bramkę, co nie? Dokładnie. Kurde, nie zauważyłem go tak, to bym wybił piłkę szybciej do boku, żeby nie było w świetle bramki na aeriala. Podjedźmy sobie do prawej. Znowu nie trafiłem w boosta. Ej, co się ze mną dzieje w tym meczu? Nie jestem w stanie nawet w boosta wycelować. Czemu sobie nie trafił. Uderzenie teammate'a. Ja sobie bardziej poasykuruję tył, jakby to było groźne. Fajnie, jakbyś się wyjechał. Ja tutaj poblokuję uderzenie. Udało się zblokować. Tutaj znowu do boku zagrajmy, żeby było bezpiecznie. Dobra, tutaj wybitka. To jest dobra wrzutka dla naszego teammate'a. Nasz drugi teammate ma teraz znowu dobrą sytuację na oddanie strzału. Robię double tap, a ja nawet nie będę próbował na to lecieć, po prostu skupmy się na defensywie. I udało się wygrać. Jak chyba w ostatnich, nie wiem, kilku odcinkach, znowu bilans meczów to 3-1. Zobaczmy, czy wbiliśmy chociaż tę trzecią dywizję. Tak jest, udało mi się, więc tak naprawdę następny odcinek też myślę, że będzie na tym koncie. Spróbujemy powalczyć w następnym filmie o czempiona dwójkę. No i co, to by było na tyle. Dzisiaj właściwie nie wiem, w sumie chyba kilka nawet kluczowych porad padło moim zdaniem. Ten trening też myślę, że będzie bardzo ciekawy dla was. No i już nie będę przedłużał. Pamiętajcie o zostawieniu suba, lajka i do następnego filmu. Elo, elo.